Rozpoczynamy. Proszę bardzo. Dawno, dawno temu, kiedy człowiek chciał się napić kawy, musiał wziąć taki straszny, plastikowy czajnik, nalać do niego wody i zalać taką okropną, rozpuszczalną kawę. To nie jest kawa, kawę. Ale poszliśmy ewolucją w przód. Co było dalej? Następnie opowiadam Sylwię. Następnie przeskoczyliśmy o jeden level do góry na kawę z ekspresu przelewowego, ale czuliśmy, że to jeszcze nie jest to. Oj, to zdecydowanie nie było to. A co było dalej, sprawdźmy już teraz. Kiedy myśleliście, że już nic was nie zaskoczy, nagle pojawił się on. Ty. Ekspres ciśnieniowy, który robi najpyszniejszą kawusię, jaką możecie sobie wymarzyć. To zdecydowanie jest to. Ale zaufajcie nam na słowo, że jest naprawdę super. Smacznej kawusi. Już wy dobrze wiecie co dalej. Na pewno największą metamorfozą ostatnich dni to jest oczywiście metamorfoza Multiego, ale była jeszcze jedna metamorfoza i tutaj mój kolega z naprzeciwka po zmianie fryzury świetnie wygląda, to jest kolejna metamorfoza, ale to jest nie wszystko, zapraszam, bo jak dla mnie, jeżeli chodzi o te piętro, królową metamorfoz jest Marzena Nowak-Trzewiczek. Generalnie tutaj dziewczyny też bardzo lubią metamorfozy, więc dla mnie to jest taka norma tutaj na piętrze, że dziewczyny dużo zmieniają w swoim wyglądzie, ale rzeczywiście Mary praktycznie dwa razy w miesiącu zmienia fryzurę, zmienia kolor włosów, zawsze coś się u tej kobiety... A ta rączka złamana to myślicie, że czemu? Bo to mamy taki mobbing z raz tylko się śmiałem z fryzury Mary i proszę, tak to się kończy. Ale lewą, żeby mógł pracować prawą. Tak. Multi czy ty... A, dobra, wszystko jasne. Hegemonie ze świata. Hegemonie, co tak siedzi? Jeszcze, znaczy nie mogę, to jeszcze, czekaj. Jak powiedzieć, niech one tak nie żeby tak wyjechały. Nie, żeby się szukało. Taka zmiana, która nastąpiła tutaj, to jest tak, że to jest mój pokój. Proszę tu. Obok jest pokój Iwonki. Tak, tam jest obój, który się nazywa, gdzie są kadry. I przez jakiś czas, jak się zmieniłyśmy tymi pokojami, to mój pokój wyglądał jak zegar z kukułką, bo wszyscy robili tak. A, nie Iwonka. A, nie Iwonka. I trwało to chyba z miesiąc albo dwa. Nie pakuj, zaraz tu byłeś. Tak. Dodatkowo Mary jest rekordzistą pod względem zmiany ustawienia biurka. Tyle ile razy zmieniała. Ja uwielbiam szeldowania, słuchajcie, teraz jest tak jak jest, ale za chwilę będzie jeszcze inaczej. To taka główna zmiana i właśnie tutaj, jak się łamie handlowca, to się łamie tak, że mógł pracować. Mam rękawice Thanosa. Ale zawsze z kciukiem do góry. Mogę powiedzieć tak, że zmiany, które ja doświadczyłem w tej firmie, są następujące. Dostaliśmy nagrodę za najlepszą grę przygodową Assassin's Creed, hegemony za grę ekspercką,
oraz grę imprezową Listy Zaświatów. Jest to dla mnie szok, bo pierwszy raz trzymam tak ciężkie, tak piękne statuetki. Że co, ja mam sięgnąć do wspomnień o takich przełomowych zmianach w portalu? Tak, to co tam pamiętasz ciekawego? To ja rzucę, że taki 2011 do 2013 roku, czyli zmiana z portalu, który się zajmuje RPGami, w firmę, która się zajmuje planszówkami RPGami i w 2013 firmę, która się zajmuje planszówkami. To było takie duże bardzo chyba, no? I tutaj dam odnośnik do filmu dokumentalnego, może co? Super. Jako, że w tym roku wybiło 10 lat okrągłe, kiedy pracuję w Portal Games, to tych zmian było już całkiem dużo. Natomiast zaznaczę taką, która była pokazem tego, że w Polsce można sprzedawać duże gry i jest na nie zapotrzebowanie dużo większe niż zakładaliśmy. A mowa tutaj najpierw o ogłoszeniu, a później rozpoczęciu przesprzedaży Blood Rage'a. To było parę lat po tym, jak się zatrudniłem, już dawno, dawno temu. Wtedy jeszcze sprzedawaliśmy takie gry, które kosztowały około 200 zł i to już było drogo. My taki robisz na 200 zł, panie, co to za cena? Natomiast mówimy, no kurczę, Blood Rage, no jakby piękne figurki, no byliśmy zachwyceni, partia świetna. Mówię, no spróbujmy, jakby zobaczmy, jak to będzie wyglądać. No i jakby przez sprzedaż otworzyliśmy w sklepiku i w hurcie. W hurcie to zniknęło w ciągu dosłownie 8 minut. W przesprzedaży było chwilę dłużej, a to dlatego, że mieliśmy tam dwie różne figurki i tych egzemplarzy było bardzo dużo, ale też została się sprzedana. Jakby gigantyczny sukces, który pokazał nam, że Simon i gry figurkowe i Portal to jest świetne trio, które się sprawdza i tego się do tej pory trzymamy. Cześć, z tej strony Barolek i Gandalf z kanału Planszówki Online. Witamy w kolejnym vlogu Portalu. Pozdrawiamy wszystkich widzów Portalu. I dzisiaj przychodzimy do Was z tytułem Torgal, gra planszowa, ponieważ jakiś czas temu już nagraliśmy rozgrywkę z tej właśnie gry, gdzie walczyliśmy o nasz balon. Trzeci scenariusz, gdzie budowaliśmy nasz statek, żeby odlecieć i walczyliśmy w międzyczasie z trzema różnymi frakcjami, które chciały nas wydymać. Tak, były wygląda. Dwie siostry, które walczyły właśnie o nasz statek, który się rozbił i był jeszcze barbarzyńca, już teraz nie pamiętam jego imienia, natomiast też próbował nam to zabrać. No i naszym zadaniem, ponieważ gra jest kooperacyjna, współpracowaliśmy właśnie tu z Gandalfem Szalonym, a tak naprawdę jego córką, Arisją, ponieważ graliśmy, ja byłem Torgalem, Gandalf był Arisją. Jeżeli znacie świat Torgala, to właśnie jest to córka Gandalfa Szalonego i współpracowaliśmy, żeby właśnie ten statek odbudować i odlecieć. Czy nam się udało, czy nie, to dowiecie się na rozgrywce. Natomiast my serdecznie tytuł polecamy, ponieważ jest on taki bardzo fajny, euro-kooperacyjno, jak to się mówi, optymalizacyjny. Tak jest. Tutaj się dużo dzieje. Jest to taka delikatna przygodówka, ale bardziej nastawiona na optymalizację euro, co bardzo my lubimy w grach, prawda? Tak, jeśli graliście w Robinsona Crusoe, to jest taki troszkę podobny feeling, tam też optymalizujecie akcję po to, żeby zrobić to wszystko, co trzeba zrobić jak najlepiej i w wyznaczonym czasie. Tak jest. No dodatkowo jest to gra polskich twórców, więc tutaj chcemy promować naszych tutaj autorów z naszego kraju, więc bardzo gratulujemy za fajny tytuł. No i co, pozdrawiamy wszystkich widzów i widzimy się następnym razem. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć! Kochani, razem z Epikiem przygotowaliśmy dla Was fantastyczny konkurs do wygrania prawdziwy diament. Wejdźcie proszę na www.diamentowykonkurs.pl. Tam znajdziecie wszelkie szczegóły. Zapraszam. Bur, świetna gra, ale niestety wyczerpana dystrybucyjnie. Szukajcie ostatnich egzemplarzy w sklepach. A do Arkanowy już za kilkanaście dni wjadą nam nowe mapy. To jest ten taki nowy dodatek, zestaw map 2. Przechodzę do Was w tym tygodniu z nowymi premierami i mamy tutaj Coyota, Monty Pythona i część tego dodatku, czyli stópka. Coyot jest to karciana gra blefu z linii zapoczątkowanej przez dobrze Wam znane Spicy. Coyot jest to super imprezówka dla 2-6 graczy, w którym będziemy grać mniej więcej 20 minut. Jest naprawdę super kompaktowym pudełeczku, więc jeśli lubicie gry, w których podejmujemy ryzyko, patrzymy się głęboko w oczy innym graczom, czy może coś z nich wyczytamy, to Coyot jest dla Was bardzo dobrą propozycją.
Drugą premierą tego tygodnia jest dodatek do Zombicide, druga edycja, czyli Monty Python Flying Circles. Jest to pudełko, które wprowadza nam nowych bohaterów, nowych przeciwników, nowe, nieraz absurdalne zasady i daje nam tak naprawdę też fajny smaczek kolekcjonerski dla fanów serii Monty Python. Więc tak prezentują się premiery tego tygodnia. Szukajcie ich na półkach sklepów z grami planszowymi. Słuchajcie, świetne pytanie Maciek przygotował, jak się firma zmieniała. Ja jako ten stary prezes mogę powiedzieć tylko o jednym. Naprawdę, kiedy zaczynałem i kiedy zaczynaliśmy z Michałem Oraczem, to naszym marzeniem i planem było mieć do końca życia taki mały gabinecik, pewnie mniejszy nawet niż ten mój obecny gabinet, i będziemy we dwójkę, jako taki już stary RPGowcy, będziemy do końca życia pisali magazyn o RPGach, bo to jest nasza pasja i chcemy być RPGowcami do końca życia. I absolutnie nie myślałem o tym, że będziemy zatrudniali ludzi, że będziemy jakąś siedzibę, o grapaszach nic nie wiedzieliśmy. Więc największa zmiana w tej firmie to oczywiście od tego, jak ją założyłem, co chciałem osiągnąć w życiu. Chciałem do końca się oddawać czasopismo o grach RPG. Do tego potwora, którego udało się stworzyć z kilkudziesięcioma pracownikami, premierem na całym świecie, tak dalej. Dużo się w tej firmie zmieniło przez lata i jest to fascynująca przygoda. I bardzo dziękuję, że wielu z Was jest od samego początku z nami w tej przygodzie. Mega dzięki. U mnie największą zmianą, jaką mnie spotkała w firmie Portal Games, była zmiana studia nagrań. Jak niektórzy mogą kojarzyć, to pomieszczenie tutaj, które teraz jest małą konferencyjną, kiedyś było studiem. I w tym momencie mamy troszkę inne. Z małego pomieszczenia przenieśliśmy się do ciubkę większego, gdzie mamy dobrze Wam znane miejsce nagrań do np. Planszówek TV albo innych materiałów na YouTube. Oprócz tego mamy tutaj jeszcze duży stół gameplayowy, mamy sofę. Tutaj była też druga sofa, np. używana do podcastów, więc naprawdę wiele się zmieniło, mamy dużo więcej miejsca do nagrań i moim zdaniem to jest największa zmiana, która mnie spotkała. Hejo, skakują nam nowe przedsprzedaże i to jest do gry Dead by Daylight. Mamy dwa zestawy, które wnoszą nam ocalałych i zabójców, i strażników, i niezłomnych. Mamy pięciu nowych ocalałych, pięć nowych postaci, które będą uciekać. Każda ze swoimi cechami, komponentami itd., itd. I pięciu nowych zabójców, którzy będą ich gonić. Też to jest wszystko tam, figureczki, planszki, wszystko tam jest, nie? Co więcej, jeżeli weźmiecie u nas w sklepie taki zestaw, ten taki z dodatkami, to dorzucamy trzecie pudło. To takie pudło, które boostuje nam elementy z gry podstawowej. Tam są figurki haków, generatorów, tam jest mapa z dwoma planszami. Także kawał fajnego zestawu. Chciałbym Wam go pokazać, ale to jeszcze w transporcie. A do tego, skoro sponsorem dzisiejszych przedsprzedaży jest literka D jak Dead, mamy jeszcze Army of the Dead, czyli planszówkę z serii Zombicide, która dzieje się w tym filmie, nie? W tym świecie filmu, gdzie banda speców napada na safe w Vegas i stara się wydobyć kasę, a tam wszędzie dookoła zombiaki, one śpią, są tygrysowate zombiaki, jest tam ten wielki zombiak, tak inteligentny. To jest nowa odsłona Zombicide'owa. I ta odsłona ma kupę fanów, tam te różne zasady są tak pomieszane, żeby boostować ten gatunek, taki haste, czyli takiego skoku na kasę, a do tego tam jest parę takich fajnych smaczków nowych, nie? Jakieś cele poboczne, jakieś cele osobiste, misje poboczne, tak. I inne rzeczy, jakieś te uśpione zombiaki, które tam są takie zahibernowane. Kawał fajnej zombicide'owej odsłony. To wszystko właśnie wskoczyło przy sprzedaży Portal Games. Cześć! Dziękujemy za obejrzenie tego materiału. Chować się. Jeśli spodobał Wam się ten film, to zachęcamy do subskrypcji. One są wszędzie. I zerknijcie na inne filmy na naszej stronie, na naszym kanale. No.